Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. Cześć, Przemek Wojtkowiak z wydawnictwa Rebel. Dokładnie, Przemek raz na jakiś czas przychodzi, gramy w gry, a więc dowiaduję się ja o nowościach i o tych nowościach powiem wam, powiemy wam. A więc będziemy mówili o grach, które Rebel wydaje, już wydał albo zaraz wyda. Na końcu konkurs, więc możecie czekać do końca i będzie coś do wygrania. No ale najgorętszy tytuł, jak sam mówiłeś, jest Yamatai, więc pokazuj i pogadamy troszeczkę o tej grze. Kiedy to nagrywamy, dzisiaj jest czwartek. Nie wiem, kiedy to pójdzie, w każdym razie my mieliśmy już dzisiaj okazję zagrać polską wersję edycji Yamatai. Ja grałem na razie raz, więc ja mam bardzo wstępne wrażenia i tak jak rozmawialiśmy, w ogóle, bo my z Przemkiem jesteśmy obaj wielbiciele Five Tribes trochę. I to było tak, że tak w pewnym samym momencie ta gra trafiła do naszych serc. Zresztą Five Tribes ja tobie pokazałem, tak, jeszcze tam... Tak, więc ty mi pierwszy pokazałeś i więc to się, i hype się przyjął. No i teraz, dlatego jak graliśmy w Yamatai, to nawet od razu była dyskusja, troszeczkę ciężko było się powstrzymać i po prostu grać, od razu było, czy jest lepsze, czy jest gorsze i tak dalej. I myślę, że dużo osób będzie w ogóle to pytało, nie? Czy to jest lepsze, czy gorsze. Ja grałem dwa razy, tak, grałem w trzy osoby i graliśmy dzisiaj w dwie osoby, więc wykorzystaliśmy oba takie warianty, które faktycznie pokazują, co się w tej grze dzieje. Podobnie jak w pięciu trybach, przy dwóch osobach dysponujemy dwoma akcjami, które możemy wygenerować sobie koło siebie albo od siebie oddalone. Tak. Co jest na pewno zaletą, w sensie zaletą wersji dwuosobowej nad dowolną inną wersją, gdzie mamy tutaj o wiele więcej kontroli, bo często robiliśmy nie tylko dwie akcje pod rząd, ale de facto cztery, kontrolując, że zrobimy cztery. To prawda. Ale tury, jak pewnie zauważyłeś, są faktycznie krótsze troszeczkę. Tak. Nie ten początkowy paraliż decyzyjny, który jest w pięciu trybach. Tutaj ja mam wrażenie, że jest go tak... Mówisz w trybach, taki, ale cię wywalą. W pięciu klanach. To tutaj mam wrażenie, że jest... ciut łatwiej podjąć tą decyzję. Jest mniej tych wyborów, aczkolwiek być może jest ich więcej, w sensie sztukowo więcej, ale tam podnoszenie jednego zestawu pionków powodowało, że mogę iść na 100 różnych kierunków, a tutaj te statki na planszy szukamy odpowiedniego miejsca, gdzie coś można wybudować lub podnieść, jakie pionek dobrać, troszeczkę patrzymy na to, jaką kolejność chcielibyśmy mieć w następnej rundzie, bo akcje, które pobieramy, takie statki decydują o tym, wpływają na to, którzy będziemy w kolejnej rundzie. Tak, to jest super. Ja myślę, że na pewno jest dużą zaletą, ja bym powiedział, że na pewno takie cechy obiektywne, czyli nie, czy mi się bardziej podoba, ale Yamatai moim zdaniem jest prostsze. Też mi się tak wydaje. Jest prostsze, żeby zacząć grać. I żeby wyjaśnić troszeczkę i nie ma takiego, aż takiego paraliżu właśnie z tymi żetonami. Tak. Więc w to jest na pewno jakaś taka może różnica czy zaleta. W Yamatai wydaje się być mniej różnych takich sposobów na zdobywanie punktów, w tym względzie, że w pięciu klanach rzeczywiście jest te pięć kolorów i każdy jakiś daje, a tu wszyscy robimy to samo, tylko troszeczkę czasami inaczej. Nie mieliśmy oboje takie samo odczucie, że ciężko jest się wyczuć, czy to jest dużo punktów, czy mało, czy ta akcja jest warta tego ruchu, czy lepiej zrobić coś innego. Czyli pomimo tego, że łatwiej tu się robi ruch, to nawet nam, którzy szybko skumaliśmy zasady wszystkie, jest trudno ocenić, co będzie wartościowsze, więc to może być troszeczkę wada na pewno w stosunku do pięciu klanów. Tam padło coś? No, to może być wada w stosunku do pięciu klanów, na pewno, ale na pewno jest to różnica, nie widać tego tak od razu. Nie? W pięciu klanach często się brało kasę, czyli punkty, a tu widzisz nawet kasę, która później się dopiero zmienia w punkty. Dokładnie, znaczy tam obstawiałeś pieniędzmi, które były tak naprawdę punktami zwycięstwa, jeśli wykalkulowałeś, że zapłacisz za to mniej niż zarobisz, no to było ok. Tutaj nie ma tego aspektu. Aczkolwiek jest to gra rozbudowana, to nie jest tak, że ktoś, kto sobie do tej pory grał w Carcassonne, wyciągnie Yamatai i stwierdzi, o dobra, zagrałem sobie fajne czy kolorowe obrazki. Tak, to nie jest gra rodzinna, nie? W ogóle. To, może nie tak w ogóle, ale taka ogarnięta rodzina, która grywa w tytuły ciut cięższe niż Carcassonne, pewnie da sobie radę. Każdy ma planszę z podpowiedziami akcji. Tych akcji jest tak naprawdę pięć, które są zrobione w pewnym ciągu. Tak, pięć rzeczy robisz po kolei. Tak. Z czego część możesz ominąć, bo są opcjonalne. Cały bajer polega tak naprawdę na tym, żeby wyczuć na planszy miejsca, w których w odpowiednim momencie warto wybudować budynek jeden lub drugi, żeby one były w jakichś tam grupach, bo wtedy dostajemy więcej punktów. Tak. No, jest dużo fajnych decyzji. Tak, myślę, że na pewno inaczej, bo to jest
jest ta gra jest troszeczkę prostsza. Rzeczywiście fajne są te plansze od 5 klanów. Jest podobna, jeśli chodzi o zamysł i poziom długości rozgrywki. Murzenie jest trochę, jest podobne, tylko że oczywiście inne, ale podobnie dużo myślę, że kminimy, no ale nie ma tego paraliżu, nie? Tak jak mówiliśmy. No są 3-4 miejsca na planszy, które muszę przeanalizować. Mam do wyboru 4 kolory łódek. Jeśli wezmę te dwa, to mogę, to ma sens tutaj, a jeśli wezmę tamte dwa, to ma sens tutaj. I te decyzje tak naprawdę faktycznie mają mniejszy zasięg na planszy. Tam podniesienie 5 pionków spowodowało, że naprawdę mogę zajść wszędzie. Nie tylko w 5 klanach, nie tylko idziesz gdzieś, ale zostawiasz coś po drodze. Tak. Tutaj jest ten sam aspekt, ale w mniejszym stopniu tego, że łódką ci coś wystawiam. Więc jako zaleta duża, prostota tutaj zasad rzeczywiście. Masz planszę, która ci ładnie wszystko tłumaczy. I dla mnie duża zaleta tej gry od razu, która mi się rzuca w oczy, oprócz tego, że wszystko jest ładnie wydane, to jest ustalanie kolejności. To jest coś, co mi się mega podoba. Czyli mamy kafelki ponumerowane od 1 do 10 i w każdej rundzie jest ich 5. A więc tylko z tych 5 weźmiemy tam 3 lub 4 weźmiemy i ja wybieram kafelek. Im wyższy numer, tym później będę w kolejnej rundzie. Więc ja decyduję, który będę później, a nie tak jak w 5 klanach mamy dodatkową fazę licytacji. To prawda. I to jest dla mnie duża zaleta nad 5 klanami. Dodam jeszcze takich różnic może, bo na razie dużo nie oceniamy, to że tutaj kafelki tych ekspertów, tak, czy tam jakkolwiek to się nazywa, czyli dżiny z 5 klanów, mają mało punktów, ale ważne cechy. Tak. I się ich bierze i się ich bierze, po prostu wszyscy ich biorą, a nie tylko gdy idę w strategię brania ich. Co sprawia, że po prostu, nie? To są fajne takie mikrodecyzje, bo zrobię. Każdy mój ruch może wygenerować potencjalnie fajną akcję przeciwnikowi. Tak. Więc są takie fajne decyzje, czy podniosę ten żeton i zwolnię moje miejsce na budowę, czy może sam spróbuję wybudować gdzieś indziej. Dokładnie. Super to działa, naprawdę. Tak. No i to też jest tak, że możemy robić dwie fajne rzeczy de facto. Buduję w ruchu albo podnoszę żeton. I podnoszenie żetonu to później kupienie tych specjalistów, czyli dodatkowe funkcje i punkty, a budowanie to punkty albo kasa, ale nie zawsze bardzo wysokie, nie zawsze lepsze. Moje pierwsze wrażenia są takie, że gra jest bardzo, bardzo dobra. Nie oceniam, czy jest lepsze, czy gorsze, ale obie chcę mieć w kolekcji na pewno. Na pewno super. Także premierowo będziecie mogli pewnie otrzymywać swoje egzemplarze 12 kwietnia, bo wtedy jest premiera światowa. Tak. Także spodziewajcie się, jeśli ktoś sobie tam zamawia w sklepach, to na pewno 12. To odkładamy, ale będzie w sklepie u Łukiego, albo już jest, gdy to oglądasz, albo zaraz będzie, więc nie idźcie do innych sklepów, tylko zostańcie, a w sensie nie zabieram z tego, odkładam później. Jasne. Zrobiłem się w ogóle trochę recenzja zamiast prezentacji. A, dokładnie. Ale okej. Ale to, jak widzisz, nie wyrykowaliśmy, nie było od punktów. Inne gry są mniej emocjonujące, chociaż też fajne, więc możemy iść dalej. Dokładnie tak. Okej, wyciągnąłeś Ice School. Ice School to jest sama okładka, ponieważ reszta gry to jest tak naprawdę to, co widzicie tutaj na dole, jeśli tak, jest, Łukasz, odpalam. Super. No co, no jest to zabawna gra, w której gracze mają takie świetne żetony pingwinów. Jeden z pingwinów wciela się w rolę goniącego, reszta stara się mu uciec, a przy okazji przechodzić przez bramki, które mają rybki w jego kolorach. Jeśli przechodzę przez taką rybkę, zabieram swoją rybkę i dostaję punkty zwycięstwa. Za każdym razem, kiedy goniący trafi mojego pingwina, zabiera mi taki oto śmieszny dowód. Tak. I za to on będzie zdobywał punkty po całej turze, w której ktoś zbierze wszystkie swoje rybki, albo wszyscy zostaną złapani, zamieniamy się rolami. Zawsze, tak? Zawsze ktoś, bo my graliśmy w 3 osoby, we dwóch i po prostu zamieniamy kolejki? We dwóch jest tak, żeby zabrać komuś dowód, musisz go trafić 2 razy. A, okej. Okay. Także jest troszeczkę inaczej. Czyli jest troszeczkę inaczej, rozumiem. Bardzo fajna zabawa, bardzo. Super, bo kupa śmiechu była tak naprawdę, kiedy początkowe ruchy były zupełnie przypadkowe, z czapy. No ja już trochę w to pograłem, więc może trochę łatwiej mi faktycznie wyszło. Ruchy wyskakujące, wiem, że to się udaje, ja jeszcze tak ale do końca tego... Ale jak nam dzisiaj pokazywałeś, to skoczyłeś. Tak, to się udało. No da się to zrobić, to jest kwestia poświęcenia. Kupa śmiechu, pokazywaliśmy to na Gratislavii, praktycznie stolik cały czas był włożony. Dzieciaki nie chciały od tej gry odchodzić, także liczymy, że naprawdę będzie to fajna i dynamiczna gra, która jest naprawdę bardzo fajna. Ja nie jestem ogólnie, gry zręcznościowe nie wydają się być, w sensie one mają zawsze mogą być takie, że o, jest jedna ciekawa rzecz,
Tu są dwie fajne rzeczy, o których szybko powiem, czyli układ tych pingwinów, który sprawia, że uderzanie ich w ogóle nie jest oczywiste, że one, to nie jest łatwe wcale nimi pstryknąć, ale zarazem można z nimi zrobić fajne rzeczy. Czyli tak jak mówisz, można podkręcić czy coś. I druga rzecz jest fajna, ten aspekt, że się gonimy. Czyli to nie jest wyścig na przykład suchy, tylko jest jeden goni, a dwóch ucieka. Nie? I to jest ciekawe. Więc są emocje z tym związane, czy ktoś mnie złapie. No. Tak. To jest tak jak tutaj widać na pudełku Box in the Box, w związku z tym po rozłożeniu gry składamy te pudełka jedno w drugie, wszystko chowamy do jednego pudełka i mamy normalny kształt na półce. Także... To ty możesz opowiedzieć o kolejnej grze Master of Orion, a ja na przykład schowam to i ludzie zobaczą, że rzeczywiście Box in the Box. Dobra. Master of Orion to jest gra, którą też już niektórzy mogli mieć okazję zagrać, chociażby na Gratislavii, ale jest to nadal gorąca nowość. Po polsku kiedy wychodzi? No ona już wyszła generalnie. Już jest po polsku. Tak, to jest już normalna polska edycja. Jeśli ktoś zna światy z tego uniwersum, no to tutaj to jest będzie... na podstawie czego? Na podstawie takiej gry komputerowej, chyba obecnie przeglądarkowej nawet, częściowo. Są tam rasy, które również występują w grze komputerowej. Każda z ras ma jakieś trzy poziomy produkcji, dodatkowo wskaźnik morale, jak dobrze pamiętam. Tak. W czasie gry, w zależności od tego, jak wysoki mamy poziom produkcji, będziemy dostawać pewne akcje, a te akcje wydawać na poszczególne rzeczy. Tych akcji tak naprawdę możemy zrobić 7. A całość gry, poza oczywiście tym, co tutaj się dzieje, jest oparta na kartach, na których... To jest karcianka, nie ma się co oszukiwać, nie? Mamy planszę, ale tutaj one głównie służą do zarządzania akcjami i temu, tego, ile mam surowców, bo są 3 rodzaje surowców, prawda? Tak jest. Natomiast cała reszta gry tak naprawdę jest na kartach. Karty będziemy zagrywali przed siebie. Karty mają koszt, karty mają, produkują coś i karty mają akcje, niektóre w czasie gry, niektóre na koniec, niektóre natychmiast po wybudowaniu. Zakrywając poprzednią kartę, poprzednia będzie produkować, ale traci akcję, którą ma opisaną na sobie. Także możemy mieć maksymalnie 4 stosy po 5 kart. A to ile, też jest ile w to graliśmy? Dwójkę graliśmy, nie wiem. Krótko, pół godziny? Pół godziny, no. Będzie tak, bardzo, bardzo, bardzo szybko. W czwórkę jest faktycznie ciut dłużej, jest trochę więcej kombinowania. Troszeczkę na początku przynajmniej te karty trzeba poczytać, także jest co robić. Natomiast jeżeli, nie wiem, bo naturalne wydaje się porównywanie do Terraformacji Marsa, powiedzmy, gdyby tu. To jeśli to diametralnie różne gry, przede wszystkim jeśli chodzi o poziom ciężkości. Zupełnie. Dużo mniej kart, dużo mniej decyzji i zależności między kartami. Tak. Więc tutaj już jest ten poziom mocno uproszczony. Oczywiście. To jest gra na pół godziny. Ja w ogóle, jak to graliśmy, to miałem skojarzenie naprawdę z Raid for the Galaxy. Dlatego, że albo lubię tą grę i mi się wszystko kojarzy, ale też dlatego, że w tej grze mamy też tak, mamy misje, które przynoszą pewną ilość punktów w zależności od czegoś. Karty dają punkty same w sobie w zależności od kosztu, ale też co jest dla mnie podobieństwem i zaletą, to jest to, że karty można usuwać i dostać za to surowiec i trochę trzeba to robić. W sensie są sytuacje, kiedy naprawdę warto wyrzucić kartę za surowiec po to, żeby inną zbudować za chwilę, czyli jest ten aspekt, mam 5 kart, które z nich priorytetowo muszę wybudować, a które mogę wywalić na surowce i tak dalej. Tak. Część kart faktycznie z interakcją negatywną, taką mocną na przeciwników, którzy odrzucają, coś tracą i tak dalej. Ten militarny, gdzie jeśli posiadamy więcej produkcji, możemy zaatakować przeciwnika, sami zyskujemy punkty, a przeciwnik traci morale. Fajna rzecz w tej grze jest taka, że przykrywamy kartę kartą, więc też kombinuję, którą kartę zbudować najpierw, a którą później, którą cechę chcę mieć przez całą grę, a którą cechę chcę mieć jednorazowo i przykryć. I to jest bardzo ważne i też bardzo fajne. Karty mają też kolory i te kolory ze sobą oddziaływują. Nie? Tak. Niektóre karty punktują na koniec gry za jakiś typ kart u siebie, także staramy się je wtedy bardziej budować. No jest mnóstwo fajnych decyzji, a nadal jest to gra na, powiedzmy, tam przy pełnym składzie z 2 godzinki pewnie maksymalnie. Więc myślę, że też do naszej kolekcji trafi. Oli się spodoba, w sklepie też powinno być. Jak znam Olę, to powinno jej się spodobać. Ona lubi karcianki bardzo i lubi kombinowanie, chociaż nie lubi atakowania. Po prostu nie będę jej atakował. No po prostu. Króciutko bardzo dodatek do lubianych w Polsce cyklat Monumenty. Dodaję do nich faktycznie dodatkowe figurki, które są połączeniem najczęściej 2 małych budynków i po wybudowaniu u siebie na wyspach budynków w danym kolorze, w danej parze kolorów, dostajemy
monument, który daje nam moc na całą grę, po prostu jakoś tam unikalną. No, Cyklady są tytułem wyjątkowo w Polsce lubianym, więc wydaje mi się, że monumenty powinny trafić do wszystkich, którzy już ten egzemplarz swoje mają. Tak, ty tak mówisz tak biernie, Cyklady są tytułem lubianym, czyli ty nie jesteś wielki fan. Nie, ja bardzo lubię Cyklady. Ja, Cyklady ja najbardziej osobiście lubię dwuosobowo, bo tam mamy dwóch bogów naraz w turze i ta licytacja faktycznie znowu nabiera tak, większą kontrolę. I mamy kontrolę. Dużo gier się fajnie gra w dwie osoby, no to jest prawda. Nie warto mieć więcej znajomych niż jednego, albo po prostu żonę i znajomych. Że tak naprawdę premier od ostatniego razu, kiedy u Ciebie byłem, to było przed Gwiazdką, jakoś pamiętam. Tak. No było mnóstwo, ale nie wszystko będziemy chcieli Wam dzisiaj pokazać, natomiast coś, co wygląda super, działa super i naprawdę jest fajne, to chciałbym pokazać. To jest wreszcie cały ukończony projekt GIF, czyli... To jest koniec, już nigdy tego nie zrobi niczego więcej? No w ogóle było 6 do tej pory. Pojawił się w tym roku numer 7. Tam jest jeszcze taka historia, był jeszcze jeden GIF, który z takim klepsydrami, który pierwotnie był w projekcie, potem go wyrzucono. W pewnym razie trzy były już wcześniej, to nie te trzy, ale w kolejności wykładając, tak. wcześniej był jeszcze inny w sprzedaży, natomiast teraz pojawia się Zerc, pojawia się dzwon, pojawia się punkt. Siódmy najnowszy, dokładnie, który też mieliśmy okazję zagrać. Tak. Oboje graliśmy pierwszy raz i oboje stwierdziliśmy, że jest faktycznie tu mnóstwo kombinowania. Tak. Mózgotrzep. Wszystkie te gry są trochę mózgotrzepami, ale ten ja nie wiem, czy nie bardziej od pozostałych, tych, które ja znam. Znaczy faktycznie znalezienie dobrych połączeń między pionkami chyba i sprawia, że jest to jeden z trudniejszych tytułów. W tym linku. Dokładnie. Zasady są lekko zakręcone w tym pierwszym takim tłumaczeniu, tak. Ale w samej rozgrywce zaczyna to być faktycznie płynne. Zastanawiam się, czy w linku nie jest tak, bo to jest taki wariant, gdzie zbijamy piony w pięciu kolorach i w pewnym momencie ja decyduję, który kolor jest mój, tak w dużym skrócie. Mm-hmm. Zastanawiam się, czy tutaj nie jest o wiele więcej takiego myślenia 5 ruchów w przód, że skoro ja zakryję, to on może mnie zbić, albo otwieram sobie tą ścieżkę i tak dalej. To prawda, aczkolwiek mam wrażenie, że jest bardzo szybka, taka dynamiczna, nie? Szybko te piony znikają z planszy, tak. Zaczyna się robić naprawdę coraz mniejszy wybór i te decyzje są coraz szybsze, także nie wiem, czy nie jeden z szybszych tytułów, jeżeli chodzi o czas rozgrywki, ale no to, co trzeba faktycznie w nim wykombinować, no to jest sporo. Także taka absolutna premiera, bo po prostu do tej pory był to tytuł nie publikowany. Zamyka całą serię GIP według autora, tak jak GIP pierwszy otwierał serię. Ten jest, jak to pięknie było nazwane? Ascension? Nie, nie. Sprawdzę. To ja tylko dopowiem, Przemo szuka, jak to autor opisał romantycznie w swojej własnej grze. Już mam. GIP stanowi epicentrum projektu, podczas gdy Link jest jego ramowym podsumowaniem. Pięknie brzmi. Można się wzruszyć grając w grę logiczną. Tak. Ja powiem tylko tyle, że czekaliśmy aż będą 7 i te 7 wszystkie do sklepu Łukiego też trafia, także lada moment bardzo. Możecie sobie kupić je bardzo, tylko trzeba... Problem jest taki, że trzeba albo wrzucić to wszystko do jednego pudła po chamsku, albo zarezerwować sobie jedną półkę na taką ładną wystawkę. Znaczy wciąż, gdyby też to, co zwróciliśmy uwagę zaraz po dłużeniu, że autor znowu bazuje na planszy, którą tak już gdzieś widzieliśmy. Tak. I faktycznie jest to jeden z wariantów, natomiast wykonanie gry nadal jest super, są to świetne, ciężkie... Tak. No wszystkie te gry są wydane w taki naprawdę elegancki sposób to jest chyba kluczowe. Myślę, że trochę wpływa na też jakiś sukces tej serii to, że to jest... można było pójść minimalistycznie, ale te gry przez to też jak wyglądają, one no, po prostu jakby budzą taki respekt trochę. Jakbym grał naprawdę w szachy, jakbym grał w jakąś taką porządną grę logiczną. Tak. Nic mnie to nie rozprasza, żadnych głupich tematów, nie? Tylko po prostu kolory. To jest ta gra logiczna, dwuosobowa, bez kombinowania, także jest super. Okej, no to z naszych nowości takich najważniejszych to chyba wszystko. Dobra, odkładamy gry na chwilę. Mieliśmy mówić na końcu jeszcze o konkursach i prezentach, bo Przemek jak przyjeżdża to konkursy i prezenty przywozi. Zanim chamska reklama, aczkolwiek nie. Moja reklama, to ty przyjechałeś z reklamą, ja tutaj jestem u siebie. Jak jestem u siebie, to chamsko reklamuj. Jestem u siebie i chamsko reklamuję. Słuchajcie, czy słyszeliście o tym, jak słowny ninja? Nie. Przemo, usłyszałeś już dzisiaj co najmniej, pograłeś. I teraz
Graliśmy w Sławnego Ninja w jeden wariant. Przypominam, że trwa przedsprzedaż. Tak naprawdę tyle. Rozesłaliśmy już w tym momencie mnóstwo egzemplarzy w Polskę. Do recenzentów, do klubów, do miejsc, więc sprawdźcie, czy u was lokalnie da się w to gdzieś zagrać. Albo spamujcie ulubionego recenzenta, kiedy on w końcu to sprawdzi i powie wam, czy to lubi. A wy i tak sobie zamówcie, bo 34,99 masakra, nie? 110 kart, będzie notes w środku, nie wiem, czy ci mówiłem. Nie mówiłeś o notes. Będzie notes. Nie, tak, będzie notes, to super. Instrukcja, pudełko, wszystko. A jak chcecie, to mój podpis. Przemek grał tylko w jeden, więc może powiedzieć, czy mu się ten jeden podobał, czy nie. Ten jeden bardzo szybki, dynamiczny, do takie tego nie trochę doble słowne, nie? Takie trochę doble słowne. Jeden, który przedstawiałeś, moim zdaniem, mi przynajmniej tak średnio, a reszta brzmi sensownie. Nie mieliśmy okazji zagrać, ale brzmi okej. Okay. Także... Ale zauważ, 5 różnych wariantów, a nie 5 trochę podobnych do siebie. Każda będzie inna. Zupełnie. Także faktycznie to co mówisz, może znaczy nie ma tutaj jakiegoś kłamstwa, że faktycznie każdy powinien znaleźć chociaż jeden wariant, który, jeśli lubisz słowne gry, bo to w ogóle no, trzeba lubić budować wyrazy, słowa i tak dalej. Jeśli lubisz robić to szybko, to też. Jeśli lubisz wolno się zastanawiać, to też masz wariant, także pewnie. Dokładnie, bo ja to mówię, że na pewno ktoś znajdzie dla siebie i to nie jest kłamstwo. To jest w sensie, oczywiście wciąż może ktoś powiedzieć, och, wszystko do śmietnika, ale tak mała szansa jest. A konkursy. Konkursy, dobra, zaczniemy od, ja powiem o tajniakach, a ty powiesz zaraz o pozostałych. To nie jest konkurs, tylko to jest po prostu gift. Nie wiem, czy nie znasz tajniaków. Dlaczego ich nie znasz? Ale może nie znasz. Albo może chcesz dać komuś, żeby poznał. Do kolejnych zamówień, ile tego tu jest, nie wiadomo. No, kilka, tam, do kolejnych 10. tam 20, 30 około zamówień w sklepie Ułkiego dorzucamy wersję demo tajniaków. Czyli takie coś, co można sobie po prostu wyciąć i rozłożyć i spróbować zagrać i stwierdzić, czy to dla mnie, czy to nie dla mnie, więc za darmo. I to jest w sklepie Łukiego, a teraz konkurs, Przemu powie. Tak, konkurs, w konkursie będzie do wygrania Podaj Dalej, czyli taka gra, którą pokazywałem na gwiazdkę jeszcze w wersji angielskiej, świetna zabawa w rysowanie, pisanie, coś na bazie głównego telefonu. Mhm. To będzie tytuł do wygrania, natomiast konkurs jest dosyć prosty. W tym roku Rebel wyda dwie gry z bardzo popularnej niemieckiej serii gier planszowych. Niemieckiej, to jest podpowiedź pierwsza. W konkursie trzeba podać oba te tytuły. I to wchodzi to, że masz w komentarzu do tego filmiku na YouTubie wpisać dwa tytuły gier, po prostu jeden pod drugim, nieważne w jakiej kolejności. Jest to bardzo znana niemiecka seria. Druga podpowiedź brzmi tak, że autorem obu tych gier jest pewien bardzo wysoki Niemiec. O, ups! No dobra, ja już trochę zaczynam coś tam myśleć. Wiesz. Dobrze, ja myślę, że twoi słuchacze i widzowie też coś tam się domyślają. Myśleliśmy jak, że dla pierwszego gracza, pierwszego widza, przepraszam, który pod filmikiem wrzuci dwie prawidłowe odpowiedzi. Mhm. Przy czym my to podamy dopiero za jakiś czas, bo to jeszcze jest zupełnie nieoficjalne ogłoszenie. Także jak my już oficjalnie podamy, to ten zwycięzca będzie wiedział, że to ona, wtedy wyślemy mu grę. Mhm. Czyli pierwszy, który poda dwa prawidłowe tytuły, dostanie Podaj Dalej. Tak. A wśród wszystkich, którzy spróbują typować te dwa tytuły, roześlesz po prostu dwie wersje demo Unlocka, który pojawi się już co jakiś czas u nas. Jest grą, jak pewnie już niektórzy wiedzą, o tym, że mamy 60 minut na wyjście z pokoju w wersji takiej planszowej z aplikacją w telefonie. Czy tu jest takie demo, którego normalnie nie można za bardzo dostać? Znaczy, to jest takie pierwsze w ogóle kilkukartowe, żeby zobaczyć, jak działa mechanizm w Unlocku. Instrukcja i potem pierwszy scenariusz 60-minutowy, który nie będę zdradzał, jak działa, ale warto go sobie spróbować. Także Podaj Dane dla tego, co zrobi to jako pierwszy, czyli poda dwa tytuły z serii niemieckiej, znanej serii, autora niemieckiego, który jest bardzo wysoki. A to dla kogoś, kto będzie wylosowany z tej puli. No dobra, czyli widzicie, jest dużo rzeczy do wygrania. Niedługo w sklepie te wszystkie gry, o których mówiliśmy, tak naprawdę czekamy na Ice Cool'a po polsku. Ice Cool jeszcze kilka. A Yamatai, oprócz tego, że się rozgadaliśmy, to będzie normalna recenzja, gdzie jeszcze bardziej się rozgadam, ale to muszę to ograć i przemyśleć. Okej. Piszcie, co Przemek ma przywieźć następnym razem. Jakie byście chcieli dostać prezenty z Rebela. Nie wymyślajcie za drogich, bo to będzie nierealistyczne. Dobra, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Na razie. Hej. Właśnie trwa przedsprzedaż gry Słowny Ninja. Jest to najnowsza gra mojego autorstwa. Świetna, słowna gra karciana dla całej rodziny. Po lewej możesz zobaczyć, jak ona wygląda, a po prawej przejść od razu do strony sklepu.